Nie sądzę, żeby przeprowadzenie referendum samo w sobie miało być jakimś problemem. Natomiast ja wierzę, że do tego referendum nie dojdzie, że Brytyjczycy, także ludzie kierujący Wielką Brytanią, w jakiś sposób przekonają się do tego, że bycie członkiem Unii Europejskiej jest znacznie większą wartością niż wszystkie ewentualnie plusy, które można uzyskać wychodząc z Unii Europejskiej. Zresztą ta obecność w Unii potrzebna jest również nam, tym, którzy korzystają z tego, że Wielka Brytania jest członkiem Unii. Ja mam bardzo poważne informacje, że na przykład dla takiego wielkiego, rozwijającego się kraju jak Indie, to wartość Wielkiej Brytanii polega na tym, że właśnie jest w Unii. Przedsiębiorcy, także klasa polityczna w Indiach, to jest wielka demokracja na miliard ludzi. Oni mówią, że jak przestaniecie być w Unii, to zarówno londyńskie city, jak i wszystko, co robi Wielka Brytania, straci wiele na swojej wartości. My się przeniesiemy na kontynent, bo jednak Europa to jest prawie 500 000 ludzi i chcemy ze wszystkimi mieć najbliższe możliwe relacje. Podobnie dla Stanów Zjednoczonych, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii ani jakiekolwiek inne rozwiązania pośrednie nie są najlepszą prognozą na przyszłość. Ja jestem przekonany, że jeśli podejmiemy poważną rozmowę z Brytyjczykami, nie będziemy się nawzajem straszyć, nie będziemy się nawzajem oskarżać, tylko w sposób przyjazny będziemy sobie tłumaczyć swoje racje, to myślę, że dla Wielkiej Brytanii i dla obywateli brytyjskich to są wielkie racje, żeby pozostać w Unii. Zresztą Margaret Thatcher, która w dużym stopniu decydowała o wzmocnieniu pozycji Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, zawsze wracała do tego, że chcemy być razem, chcemy działać razem, a nie odwracać się od siebie. Kanał angielski, bo tak on się nazywa w Wielkiej Brytanii, a nie kanał La Manche, nie dzieli wysp i kontynentu, tylko powinien nas łączyć. Tym bardziej, że mamy teraz już tunel pod kanałem, a więc jest bardzo wiele powodów do tego, aby również pozytywnie myśleć o przyszłości Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej i o naszej wspólnej przyszłości. Ale w tym celu trzeba podjąć bardzo poważną dyskusję.